Dzień dobry, nazywam się Natalia Palmowska, jestem dietetykiem klinicznym i sportowym, a dzisiaj trochę o warzywach i owocach. Dlaczego powinniśmy je w ogóle spożywać? Tak jak się mówi, 5 porcji warzyw i owoców dziennie. Chciałabym tu podkreślić, że 5 porcji warzyw, a z tymi owocami to troszeczkę mniej, około 2 porcji dziennie faktycznie powinniśmy spożywać. Warzywa i owoce są przede wszystkim bogate w witaminy i składniki mineralne. Do czego nam są potrzebne właściwie te witaminy i składniki mineralne? Do wszystkiego, czyli po to, żebyśmy się dobrze koncentrowali, po to, żebyśmy mieli dużo energii, po to, żebyśmy mieli siłę na treningu, ale też siłę, żeby wykonywać codzienne czynności, też po to, żeby układ pokarmowy prawidłowo funkcjonował, żeby układ kostno-stawowy prawidłowo funkcjonował, żeby nas nic nie bolało. Również po to są witaminy i składniki mineralne zawarte właśnie w owocach. W owocach mamy jeszcze błonnik. Błonnik, jak wiemy, pomaga nam w trawieniu, pomaga nam też w odchudzaniu, bo dzięki błonnikowi nie przyswajamy takiej dużej ilości kwasów tłuszczowych. Dlatego osoby będące na diecie odchudzającej powinny zadbać o odpowiednią ilość warzyw i owoców, dlatego właśnie, że ten błonnik rozpuszczalny się tutaj jak najbardziej przyda. Ile to jest porcja? Ile to jest tak naprawdę te 5 porcji? Mówi się, że jedna porcja i warzyw, i owoców to jeden owoc, ale średniej wielkości. Jeśli myślimy o takich owocach, jakimi są jagody, jeżyny, maliny czy truskawki, to jedna garść to jest jedna porcja. 2 porcje owoców, 5 porcji warzyw. Czy rzeczywiście tyle codziennie zjadacie? 400 gramów owoców, 400 gramów właściwie warzyw powinno być, czy warzyw i owoców, to zaledwie 2 pomidory i 1 jabłko, także nie za dużo, a okazuje się, że nawet 50% Polaków nie zjada takiej ilości. Warzywa i owoce są bogate w przeciwutleniacze, czyli w antyoksydanty. Mówi się o antyoksydantach w kontekście profilaktyki chorób. Chorób metabolicznych, czyli cukrzycy, miażdżycy, chorób niedokrwiennych serca, ale również chorób nowotworowych. I nawet już przy okazji trwania choroby nowotworowej warto wzbogacić dietę właśnie o przeciwutleniacze. Mówię tutaj o przeciwutleniacze pochodzące z naturalnych produktów, czyli m.in. z warzyw i owoców. Im bardziej kolorowo, tym lepiej. Warzywa o intensywnej barwie, podobnie jak owoce, bogate są w różnorakie składniki, m.in. w polifenole, właśnie w antocyjany, ale też w błonnik, w kwas foliowy. Im więcej różnorodności, im więcej kolorów na naszym talerzu w postaci czy warzyw, czy owoców, tym zdecydowanie lepiej. Przestrzegam przed 5 porcjami owoców, bo stawiamy bardziej na warzywa. Tych owoców może być znacznie mniej. Dlaczego? Dlatego, że owoce są bogate w cukier. Okej, zdrowy cukier, fruktozę, ale jednak jeżeli przesadzimy z ich ilością, szczególnie mówię tu o wysokocukrowych owocach, takich jak banany, winogrona, mango, wówczas ta pula cukrów może przewyższyć nasze zapotrzebowanie i przez to będziemy mieć nadbagaż kaloryczny, co spowoduje przyrost tkanki tłuszczowej. Ze świeżych owoców bardzo ciężko przedawkować ilość cukru, dlatego że faktycznie ta woda, ilość błonnika nas dosyć szybko syci, ale problemem są owoce suszone, z których woda jest wyciągnięta i zostaje duża pula cukrów prostych. Dlatego z owocami suszonymi nie przesadzamy. Porcji owoców około 2 dziennie, czyli średnie jabłko to 1 porcja owoców, a warzyw 5, ale może być oczywiście ich więcej. Najwięcej wartości odżywczych, najwięcej składników i witamin będzie w surowych owocach i warzywach. Jeżeli natomiast jesteśmy poza sezonem i musimy wybrać jakąś alternatywę, na pewno świetnym pomysłem będą kiszonki albo warzywa mrożone, oczywiście przyrządzone następnie, czy to na parze, czy nawet na patelni z niewielką ilością, na przykład oliwy z oliwek. Nie wszystko dla wszystkich, dlatego że wiele warzyw i owoców zawiera w sobie związki fermentujące, czyli tak zwane wzdymające. I tutaj mam na myśli nie tylko kapustne czy rośliny strączkowe, ale warzywa takie jak seler, czosnek, cebula, por, kalafior, brokuł również mogą być problematyczne dla niektórych osób, szczególnie dla osób z nadwrażliwością jelita bądź też zespołem SIBO. Generalnie, jeśli jesteście zdrowi,
to jak najbardziej jedzcie warzywa i owoce.